Witam serdecznie, drogich widzów. Jest to jeden z odcinków podsumowujących 2020 rok. Będzie ich oczywiście więcej, bo jest parę kwestii, które nie pasowały mi, żeby je zrobić w jednym odcinku, także jeszcze pozostałe odcinki będą. Natomiast w tym odcinku chciałbym podzielić się tak bardziej osobiście tym jak wspominam ten rok osobiście i też jaki był ten rok dla kanału Izba Otrzęśwień Otóż jeżeli chodzi o mnie muszę powiedzieć że ten rok dał mi mocno w kość i był to jeden z najcięższych lat w moim życiu chociaż były też takie lata gdzie zdarzały się różne rzeczy dużo większego kalibru ale jednak nie tak dużo jak w tym roku Także to był rok pracy nad sobą, to był rok też zmian. Co się we mnie zmieniło? No na przykład to, że zacząłem czytać, gdzie nigdy tego jakoś nie lubiłem. Jakieś tam lektury szkolne, owszem, ale tak poza tym to nie bardzo. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że w tym roku chyba przeczytałem więcej książek niż przez całe swoje życie i tym stwierdzeniem nie minę się za bardzo z prawdą. No i jeszcze kilkanaście książek jest do przeczytania, także wciągnęło mnie to i polubiłem czytanie. Poza tym też dużo pracy nad sobą wewnętrznie musiałem w tym roku zrobić. Generalnie był to dziwny rok: koronawirus, izolacja, mniejsza częstotliwość spotykania się z ludźmi, pozamykane sklepy. Nie było za bardzo gdzie pójść. Gdzie ja nie lubię siedzieć w domu, lubię właśnie dużo chodzić, dużo spacerować, także był to rok dość dziwny. Natomiast jeżeli chodzi o kanał, chcę już tak płynnie przejść do tego. Powiem Wam, że mm, odczuwam jakiś taki przesyt troszeczkę, jeżeli chodzi o polski rynek kraftowy. Czuję się taki dość znudzony. Był zalew Hazy Ipek, był zalew Pasty Sourków. Jak robiłem te top 15 2020 roku, to powiem Wam, że miałem problem z wybraniem jakichś piw, które naprawdę wyróżniały się w tym roku. I mam też w sobie taką ogromną chęć zmian, ogromną chęć i potrzebę zmian. Być może będzie to nowy kanał, jeszcze nie wiem, ale taka myśl już od dawna we mnie kiełkuje. Zobaczymy, może to będą jakieś nowe działy na Izbie trzeźwień. Chciałbym na pewno wprowadzić na kanale troszeczkę tematów innych niż tylko piwo, na przykład kulturalnych i na przykład może kulinarnych, chociaż ja tak średnio gotuję, ale... To by mogło być ciekawe nawet. Może jakaś degustacja jedzenia. Zobaczymy, to jeszcze nie jest ostateczna decyzja, ale powiem Wam, że same degustacje piwa już troszeczkę. Mi się przejadły, już troszeczkę mnie męczą i już trochę nie mam na niechęci powiem szczerze tak od pewnego czasu. Aczkolwiek oczywiście będą się pojawiały. Natomiast najlepszą rzeczą w tym roku, jaka mi się przytrafiła na tym kanale, to to, że zdecydowałem się na uruchomienie cyklu piwna historia. Być może on nie ogląda się tak jak degustacje, ale ma za to. Że tak powiem, szerszą rzeszę fanów, szerszą rzeszę zadeklarowanych fanów. I to jest super moim zdaniem. Cieszę się, że ktoś to ogląda. Cieszę się, że komuś mm, to sprawia przyjemność i będę to na pewno kontynuował, bo dla mnie osobiście ta seria jest wielką frajdą i przede wszystkim satysfakcją. Pozwoliła mi też rozwinąć moją miłość do historii, która tak. W ostatnich latach troszeczkę przygasała. Znaczy, się zawsze lubiłem historię, ale niekoniecznie czytałem książki historyczne, raczej tam jakieś gry, artykuły czasem. Natomiast teraz naprawdę się tym zająłem i okazało się, że mam wiele tematów do nadrobienia i wiele na ten temat do przeczytania. Także no dzięki temu cyklowi, właśnie piwna historia. Y Zacząłem bardziej aktywnie działać w tym obszarze. No i dla kanału ten rok też nie był najgorszy. Przybyło trochę subów, trochę nowych widzów, wy staliście się bardziej aktywni, komentujecie, piszecie do mnie na priv, bardzo dobrze. E, o to chodzi. E, także generalnie myślę, że dość udany rok dla kanału. Myślę, że było dość spoko, może trochę mało było e, tych. De paneli degustacyjnych albo degustacji w ciemno. Aczkolwiek w przyszłym roku planuję, także spokojnie, nie martwcie się. No i jeżeli chodzi o tematykę kanału, no to właściwie na tyle. Niestety w tym roku nie było jakichś liveów wyjazdowych. Nie było za bardzo materiałów z wyjazdu, no bo festiwale piwne zostały odwołane. No i powiem Wam szczerze, że nawet trochę mi to było na rękę, bo. Ten rok był taki szalony, że prawdopodobnie udałoby mi się tylko być na lubelskich targach piwnych. Także jakoś osobiście mm, nie narzekałem na to, aczkolwiek wiem, że wy bardzo czekaliście na festiwale, także y, no, to jest tylko takie moje subiektywne zdanie. Y, no ale mam nadzieję, że nadrobimy w przyszłym roku oczywiście te festiwale, także. Będzie myślę, że dużo lepiej niż w tym roku. Być może nawet jest szansa na letnie edycje niektórych festiwali. Gdyby na przykład w Lublinie festiwal piw rzemieślniczych miał letnią edycję, to by był to miodzio. Także z takich spraw organizacyjnych, izbowych i osobistych to tyle. Przede wszystkim, dajcie mi znać, co myślicie o moim pomyśle, żeby dodać rzeczy niezwiązane z piwem na kanał. Czy Wam się to podoba, i oczywiście, też piszcie swoje propozycje, co byście chcieli zobaczyć, zarówno z piwem, jak i bez piwa, jak i coś nie mającego nic wspólnego z piwem. Także piszcie śmiało. No, i to by było chyba na tyle. Takie są moje przemyślenia. Może nie za bardzo długie, ale miałem taką potrzebę, żeby dzisiaj po prostu na spontanie usiąść i z Wami się tym podzielić. A no i szykuję się oczywiście live i mam specjalny artefakt na tego live'a, który już wam w sumie mogę pokazać. Otóż yy, piwna mapa Polski. Yy, chciałem coś wreszcie zrobić z tą moją kolekcją kapsli! I myślę, że będzie to yy, pomysł dobry. Także. Yy, Live będzie nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że jakoś w przeciągu dwóch tygodni. Szykuje się także live na Baltic Porter Day i to chyba konferencyjny, także prawdopodobnie z Markowymi Alkoholami i pewnie Błażejem, Iwanem będziemy na wizji w ten dzień albo może przed albo może po, nie wiem. W sumie to Marek z Markowych Alkoholi decyduje, bo na swoim kanale robi ten live, także Także to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.